Gdy świat zachwycał się odrodzeniem Adama Małysza, a Finowie stawiali pierwsze kroki na równi pochyłej, furorę robił także on. Typ niepokorny, który wybijał się z progu w rytm zakrapianego alkoholem rock'n'rolla. Indywidualny wicemistrz świata z Sapporo oraz drużynowy wicemistrz świata w lotach narciarskich z Oberstdorfu. Człowiek, dwie twarze. Harley Oli. Tylko twardy szmal, wódka, kobiety. No i może gdzieś na czwartym miejscu sport zawodowy. Finn lubił odlecieć, zupełnie tak, jakby wyskoki były dla niego odskocznią od skoków. Bywało, że siadał na belce po butelce lub dwóch. Sinusoida. Tak najlepiej opisać udział skoczka z Rovaniemi w Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich w 2008 roku. Harry Oli, postrzegany jako nadzieja fińskich skoków, zameldował się na mamuciej skoczni w Oberstdorfie kompletnie pijany. Nie pamiętał nawet, gdzie doprowadził się do takiego stanu. Miotały nim boczne podmuchy, nawet na prostej drodze. Ponoć balował z prostytutkami. Urwany film znalazł jednak swój happy end, przynajmniej po części. Skacowany i zmęczony życiem, Finn zajął 6. miejsce w klasyfikacji końcowej. Z drużyną wywalczył srebrny medal. Po wszystkim został jednak usunięty z kadry, więc upił się w samolocie, zrobił awanturę na lotnisku w Helsinkach i zwymyślał trenera, Pekkę Niemelę. Nic złego nie zrobiłem. Jeżeli mój szef jest niesprawny seksualnie, to niech mi nie zazdrości. Pół roku później powtórka z rozrywki, tym razem podczas letniego Grand Prix. Podobnych sytuacji było mnóstwo. Tymczasem jeśli chcesz być na bieżąco i kręci cię sportowa rywalizacja ze szczyptą demoralizacji, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji, wróćmy do meritum. W kółko pił i siadał za kółko. Raz skoczek pędził autem 140 km na godzinę przy ograniczeniu do 80. Po kilku głębszych, rzecz jasna. Zatrzymany przez policję wydmuchał ponad pół promila, a później recydywa. Znów jazda na podwójnym gazie i koniec końców 4 miesiące za kratkami. W międzyczasie Harry Oli tłumaczył się przed sądem z przemocy wobec narzeczonej. Dotkliwie pobił ją kuflem do piwa. Był w stanie wskazującym na spożycie. Harry Oli potwierdził, że lubi alkohol i wyraźnie idzie w ślady naszego słynnego pijącego skoczka Mattiego Nykanena. Największym sukcesem skoczka rock'n'rollowca była druga lokata na Mistrzostwach Świata w japońskim Sapporo w 2007 roku. Na Okurajamie fiński skandalista przegrał tylko z Simonem Ammanem. W swoim najlepszym sezonie 2008-2009 Harry Oli zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wygrał wtedy 3 konkursy. W 2011 roku Harry Oli zakończył karierę. Z kibicami pożegnał się osobliwie, kilka tygodni wcześniej, w miejscu, które znał jak własną kieszeń, czyli w Kuzamo. Wielki comeback nastąpił w 2014 roku. Szanse na powrót Fina do czołówki oscylowały w okolicach 40%, szczelnie zakorkowanych w szklanej butelce z akcyzą. Jaka była twoja motywacja, by wrócić na skocznię? Co sprawiło, że zmieniłeś zdanie? Nie wiem, może pasja do skoków albo coś? Może miłość do latania? Niestety, odmieniony i odtruty wicemistrz świata był już tylko cieniem swojej najlepszej wersji. Ledwie raz zakwalifikował się do finałowej 30. Tulee paremmin noin 80 metriin. Harry Oli przeszedł do historii jako niespełniony talent i łowca mamutów. Swojemu idolowi Mattiemu Nykanenowi dorównywał jednak tylko i wyłącznie poza skocznią. Jego CV to radość, ból, mentalny upadek na bóle, bójki w barach oraz powracające ciągi alkoholowe. I oby ciąg dalszy nigdy nie nastąpił. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia. Cześć!